Państwo, chcielibyśmy rozpocząć ten wyjątkowy wieczór staropolskim zwyczajem. A zatem, niech wokół rozbrzmiewa ten utwór stary, lubujmy się wszyscy i połączmy w pary. Jak tradycja nakazuje, poloneza czas zacząć. Serdecznie szanowną dyrekcję, grono pedagogiczne, rodziców,
rodzeństwo oraz wasz, was, moi drodzy ósmoklasiści. Moi pierwsi ósmoklasiści. Czas przemija bardzo szybko i to właśnie możemy zauważyć przy takich uroczystościach jak ta. Zakończenie szkoły podstawowej i ósmej klasy. Kończyć w swoim życiu swego rodzaju pierwszy etap. Pierwszy etap, który jest bardzo istotny i jeżeli dobrze wykorzystany, to naprawdę pozwoli wam łatwiej wpasować się w realia tego coraz większego dla was świata. I zapamiętajcie pewną rzecz, że nauka to cenny dar, który kiedyś dla was ktoś wywalczył, dla nas wszystkich. To jest cenny dar, to nie jest ciężki obowiązek. I jeżeli zdacie sobie z tego sprawę i będziecie tak to odbierać, to na pewno dużo łatwiej będzie wam osiągnąć ten zamierzony cel, sukces w życiu. Serdecznie wam tego życzę. Życzę wam wytrwałości w dążeniu do tego celu i spełnianiu swoich marzeń. Tym bardziej, że ten kolejny rok w naszym kraju będzie troszeczkę eksperymentalny, ale to trzymam za was kciuki. Trzymam za was kciuki i wierzę, że wam się uda. I nie tylko ja. Ci wszyscy ludzie tam też są. Mówią o nauczycielach. Nauczyciele i pracownicy szkoły tak naprawdę służyli wam przez te 8 lat. Służyli wam wiedzą i pomocą, kiedykolwiek jej potrzebowaliście i chcieliście z niej skorzystać. Ci ludzie wam służyli i może czasami nie zdawaliście sobie z tego sprawy, tak tego wcale nie odbieraliście, ale pomimo to, że czasami może nie sprostaliście oczekiwaniom nauczycieli, czy ktoś podniósł na was głos, czy był gorszy dzień, albo byliście leniwi. Czasami. To pomimo to pamiętajcie, że ci ludzie oddali swoje serce, żeby was przygotować do tego dorosłego troszeczkę życia. I słuchajcie, nauczyciel, który nie czuje, że to jest właśnie służba, że jego zawód jest służbą dla drugiego człowieka, dla ucznia, dla was, to nie jest dobry nauczyciel. Bo o to właśnie chodzi w tym zawodzie. Żeby oddawać cząstkę siebie kolejnym pokoleniom. I ja ich znam, wiecie? Ja ich znam lepiej niż wy. I wiem, że im na was zależało. Że naprawdę chcieli dla was dobrze. No i mi na was zależy. Ja chcę was dla was dobrze. I dokładnie pamiętam ten dzień, kiedy na koniec czwartej klasy przyszedł pan dyrektor i to tak wyglądało. Wy jesteście drzwiami od tego niższego budynku. Będziesz miał wypłastwo. Trochę zabrzmiało, jak będziesz miał dziecko, ale dużo się nie mylił dyrektor, bo takich no właściwie 20 paru dzieci dostałem. Zostało was tylko 17, ale czułem wtedy, że spadła na mnie taka ogromna odpowiedzialność i czułem ciężar tej odpowiedzialności. I założyłem sobie wtedy pewne cele. Jednym z celów było to, że wyrośniecie na zwyczajnie dobrych ludzi. Że nauczycie się myśleć krytycznie. Krytycznie na temat tego świata, że nie dacie się zmanipulować. Nie pamiętacie, niektóre godziny wychowawcze trochę dziwne były, ale teraz może wracając do nich troszkę więcej nam się wyjaśnia. W każdym razie miałem nadzieję, że nie dacie się zmanipulować nigdy, czy to mediom, czy otoczeniu, czy znajomym w przyszłości, albo dorosłym, że będziecie po prostu sobą. Chciałem też, abyście potrafili w swoim życiu docenić i szanować drugą osobę. Dobrze. Spokojnie. I jeszcze jedna rzecz, którą wam często powtarzałem. Mam nadzieję, że w przyszłości będziecie robić
to, co będziecie robić w przyszłości, będziecie robić najlepiej, jak potraficie. Pamiętajcie, że trudno o to, nie? Żeby być najlepszym, żeby starać się być najlepszym, żeby gdzieś się zapisać w przyszłości. Czy to będziecie, czy będziecie aktorem, czy lekarzem, czy nie wiem, będziecie skręcać długopisy? Nie wiadomo. W każdym razie róbcie to najlepiej, jak potraficie. Żeby na koniec tej wędrówki powiedzieć sobie prosto w twarz, w lustro: jestem z siebie dumny. Było dobrze w tym życiu. Mogę na siebie patrzeć w lustrze. I tak troszeczkę was przeciągam, więc kończąc, chciałbym powiedzieć tak od siebie, że tak naprawdę cieszę się, że właśnie trafiłem na was. Na tych leniuchów. Cieszę się, bo wy jesteście klasą jednak z charakterem. Charakteru nie można wam odebrać. Jesteście klasą barwną, zabawną, kulturalną i potraficie się zachować odpowiednio w danej sytuacji. To trzeba pamiętać. Myślę, że spędziliśmy wiele ciekawych chwil, czy to na lekcjach w szkole, czy na tańcach w szkole też i na wycieczkach. I na tym mi bardzo zależało, ponieważ ja w waszym wieku no nie najeździłem się, nie napodróżowałem się i tak zawsze dobrze sięgałem pamięcią do lat szkolnych i wycieczek szkolnych, ponieważ to były dobre chwile, bardzo miłe. I wycieczka w szóstej klasie była właśnie, nazwijmy ją, tropem pana Jacka Ptaszyńskiego w klasie piątej, w Kotlinie Kłodzkiej. Więc mam nadzieję, że w przyszłości też miło będziecie sięgać pamięcią do tych chwil wycieczkowych, szkolnych i miło będziecie wspominać siebie nawzajem, nauczycieli, no, mnie też. Więc jeszcze raz dziękuję wam za te 4 lata. Za wspomnienia, za siwe włosy nie dziękuję. Za siwe włosy absolutnie nie dziękuję. Chociaż wydaje mi się, że to może być właśnie cena za tą arcyważną lekcję, którą jest bycie wychowawcą. Nie? Dzisiaj mogę wam tylko życzyć wspaniałej zabawy i wykorzystajcie ten czas, bo no myślę, że jesteście na tyle dojrzali, że nie trzeba iść tańczyć. Jesteście na tyle dojrzali, że wykorzystajcie też te ostatnie chwile, ostatnią taką imprezę, gdzie faktycznie jesteście wszyscy. Całym teamem, całą ekipą 8 klasa. Dziękuję bardzo. Mam jeszcze dla was niespodziankę. No tak, mam. Przepraszam, że goście muszą tyle stać, ale wiedzieliście, że idziecie na komorę ze swojej klasy, nie? Na ich imprezę. Więc ewentualnie, słuchajcie, poproszę dwóch chłopaków, żeby przynieśli, tam jest rzutnik. No, rzutnik. Przynieście dwóch chłopaków, nie przyniesie rzutnik. Tutaj niech stanie. Dobra, a ja resztę odłożę, więc... Gości też zapraszam, możecie stanąć tutaj bliżej, jeżeli chcecie. Stanąć na krześle, tak żeby dobrze widzieć. To będą takie wspomnienia z klasy... z wielu klas.